Siemaneczko, w 84. części Let's Play Gothic 2 Kroniki Myrtany. Jesteśmy na miejscu. Kogo mieliśmy tutaj? O, dobra. Udało mi się zdobyć potrzebne nasiona. Tak jest. Pokaż mi je. Trzymaj. No i? Wspaniale! W takim razie możemy zaczynać. Weź te paczuszki, do każdej dałem odrobinę nasion i nawozu. Teraz chodź za mną. Pokażę ci, gdzie je masz zasadzić. Okej. Okay. Bierzemy się za robotę. No już to zadanie dostaliśmy dość dawno temu. Byłem wam, powiem wam, tam przy tej ścieżce. Co idzie taki zakamarek, jak wychodzi się od ustronia żeglarza, w lewo ta ścieżka. Tam jest kolejna kapliczka, ale tam są upadli paladyni, więc dajmy sobie spokój na razie. No. Nie dla nas to miejsce. Tam gdzieś jest smoczy zębacz. Mam nadzieję, że nie idziemy w tamtym kierunku. No bo on też jest, kurde. No jest silny skurwiel. Jesteśmy na miejscu. Wcześniej zdążyłem postawić dwa ule gotowe do przyjęcia nowych lokatorów, więc gdy tylko kwiaty zakwitną, będziemy gotowi do produkcji. Nie traćmy czasu. Bierz nasiona i do roboty. Okej. Okay. Dobra. Tu jest drugie. Tu jest trzecie. Tu jest czwarte. Dobra, i tu jest piąte. Dobra, zajebiście. Oj, skończyło mi się na szybkość. A tu mam ziółko do zebrania, to od razu sobie weźmiemy przy okazji. Bez porządku. Dobra robota, chłopcze. To co? Może coś chłodnego po pracy? Czemu nie? Pewnie. Chętnie. Co teraz? Kiedy miód będzie gotowy? Myślę, że za kilka miesięcy będzie można spróbować pierwszego słoika, później tylko poczekać kilka lat i pyszny miód pitny będzie gotowy. Ile? Spokojnie, żartuję! Niebieski bez kwitnie bardzo szybko. Przy dobrej pogodzie nawet za kilka tygodni spróbujemy pierwszych próbek miodu. Odwiedź mnie za jakiś czas. Może akurat będzie już coś do skosztowania. Może. Dobra. Okej, okay. Szkoda, że Ergo nie powiedział mi wcześniej, jak długo trzeba czekać na ten obiecany miód. Nie ma tego złego. Może akurat przyjdzie mi z nim poczęstować Jorna, gdy już go odnajdę. Tak czy inaczej, warto pamiętać, odwiedzić Ergo w przyszłości. Wiem, że też wino nasze gdzieś tam się robi. Chwila. Okej, okay, czyli... Chłopcze, trochę cierpliwości i uważaj, żeby nie podeptać kwiatów. Dobra. Okej, okay, myślałem, że sfinalizujemy to zadanie. No okej, okay. Możemy wracać do miasta tak naprawdę. Zastanawiam się, czy nie szybciej będzie się tepnąć. Dobra, chodźmy powiedzieć, że sprawa z rybkami jest załatwiona. Liman zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Tak? To świetnie! Och, nie ja było lekko. Jak namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której zależało Limanowi. Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Możesz być pewien, że opowiem o tobie Lorenzo. Na pewno będzie zadowolony. I na to liczę. I na to liczę, dobra. Okej, okay. No nie mamy tutaj nic ciekawego do handlu. Ale grunt, że mamy to już zakończone. No nie. Karczmarką Helgą. Handlarką Dimą. Z Dimą... Dima załatwiona, Arman załatwiony, Ernesto w trakcie, Karczmarka. Jeszcze, w ogóle chodźmy może w tamtym kierunku, może z wujem się wreszcie spotkajmy, bo trochę już czeka na nas. Daliśmy mu monetkę, ale nie dostaliśmy tym razem expa. A może tu będzie jakaś robota dla witaj nas. Witaj w trzech... Chcę Proszę. Dobra. Mhm.
Okej, jakieś tam księgi. Dobra, nic konkretnego. Czego może mnie nauczyć? Do roboty! Zręczności? Nie, o kurwa. A, bo oni kiedyś marynarzami byli, dobra. Dobrze, dobrze, ale tego nie potrzebuję. Okej. Ej, ty! Dobra, to już nic konkretnego mi nie powiecie. Myślałem, że może też jakaś praca, wiecie, na czeladnika. Na slumsach pełno jakichś agresywnych się bezdomnych zrobiło, co się na mnie rzucają. Chyba trzech czy czterech ubiłem. Po prostu mi coś odpierdala jakaś szajba. Myślałem, że coś będzie chciał do mnie zagadać, bo tak się tutaj ustawił. Ale nie, dobra. No chodźmy tak, chodźmy do Helgi, Mrocznych Tajemnic, ogólnie dzielnica slumsów, dzielnica portowa, jak zwał, tak zwał. Tam musimy się trochę pokręcić, coś mnie tu troszkę laguje. Halo, już nie jestem w mieście pierwszy raz. Dobra, ci panowie też coś chcą od nas? Nie. Dobra, ci akurat problemu nie mają. Dobra. Która jest godzina? 15. Przydałoby się przekimać chyba. Coś pomyśleć, żeby się kimnąć, no. Wiem. Przepraszam, nie ma pan. No mam. Trzymaj. Jest. Trzymaj. Może znowu dostanę 50 expa. Wiem, że ktoś mi tutaj zaczepiał jeszcze. Tylko już nie pamiętam gdzie. Kurtyzana? A, wiem, już ta wdówka. Chyba. Dobra, zapiszmy sobie, zobaczymy co ona będzie chciała. To jest chyba jedno z tych losowych zdarzeń. Także obadajmy je. No, witam. Niech się pan nade mną ulituje. Co się stało? Opowiem panu wszystko, jeśli tylko zechce mnie pan wysłuchać. No. Opowiadaj, jaka jest twoja historia? Dawno temu miałam z mężem mały sklepik. Na brak klientów nie mogliśmy narzekać. Czasami nie było łatwo, ale byliśmy szczęśliwi. Mm-hmm. I wtedy on dostał ten przeklęty list z królewską pieczęcią. Niech zgadnę, został wysłany na front. Tak. Nigdy nie widziałam w nim wojownika i obawiałam się najgorszego. Na początku wysyłał listy, ale tygodnie ciszy zamieniły się w miesiące, a potem w lata. Nikt nigdy nie potwierdził, że mój mąż zginął, ale już dawno temu straciłam nadzieję. Okej. A co z waszym sklepem? Gdy zostałam sama, starałam się nie poddawać, ale bez męża to już nie było to samo. Bezwzględna konkurencja szybko zyskała przewagę nad moim małym sklepem i byłam zmuszona sprzedać go za kilkanaście sztuk złota. A teraz jestem tu, na ulicy. Błagam każdego o jakąkolwiek dziwną pomoc. Teksturę twarzy, nie? Taką męską. Okej. O kurde. No dobra, zaszalejemy, nie? Może tu... Kurwa, pewnie wciska mi kit, ale jestem ciekaw, co się wydarzy. Weź to złoto. Przyda ci się bardziej niż mnie. Dzięki ci. Niech Adanos macie w swojej opiece. Dobra. Kurwa, 250 expa? Troszkę mało, myślałem, że więcej tego expa dostanę. O, byś miał w życiu więcej szczęścia. I tu jeszcze jeden gościu nas zaczepiał na schodach. Kurwa, nie wiem, czy to był dobry deal. Mało tego expa. Dobra, siemano, panie obywatel. Ta, tu jest kolejny gościu. Nie wiem, co on chciał. Mam nadzieję, że nie kasę. Się troszeczkę spłukałem. Może wujo nas poratuje. Masz się zatrzymać. Bo? O co chodzi? Brakuje ci na piwo? Nie denerwuj mnie. Nie kojarzę cię. Pewnie jesteś jednym z tych uchodźców. Aha. Nie mam z tym nic wspólnego. Ty cholerny kłamco. Wybiję ci wszystkie zęby. No to dawaj. No, tu sobie nadrobiliśmy troszkę expem. Dobra, o, miał jabłuszko i 5 monetek. Dobra. Raczej nie w stanie śmieć. Okej. Dobra, no to lecimy. Syreni Lament. Gdzie jest wujaszek? Kurt czeka na ciebie u góry na balkonie.
nie. Okej. Dobra, co słychać? A może informacji? Pytaj o co. O właśnie, to może być ciekawe. Odwiedził cię ostatnio facet z kucykiem? Z tego co wiem, nazywa się Kaf i nie wykonuje powierzonych mu zadań. Gdyby tu był, pewnie bym go zapamiętała, ale nikogo takiego nie widziałam. Na twoim miejscu popytałabym w Mrocznych Tajemnicach. To tam zwykle zatrzymują się przejezdni, więc przy odrobinie szczęścia może tam go... Dobra, dzięki za cynk. Co słychać? Co słychać? Co słychać? Powiem ci zaraz, co słychać. Ta dzika horda rujnuje mój lokal. No i gdzie jest straż, kiedy jest potrzebna? Jaka dzika horda? No tamta, przy stoliku w kącie. Te obdartusy siedzą tu już od paru ładnych godzin i najwyraźniej nigdzie się nie wybierają. Straszą moich gości, wszczynają burdy i zachowują się, jakby byli na polu, a to porządny lokal. Dlaczego straż się ich nie pozbędzie? Mają pewnie inne, ważniejsze rzeczy do zrobienia. Też mi coś. No dobra. Może mógłbym ci Czemu pomóc? Nie? Nie wyglądasz mi na kogoś, kto dałby radę trzem portowym oprychom. Ale jeśli masz jakiś pomysł, to proszę bardzo. Nie doceniasz mnie. Co da się zrobić. Nie doceniasz mnie, ewidentnie. Dobra. Problematyczny... Myślałem, że problematyczny trójkąt, nie? Tak przeczytałem, okej. Dobra. Myślę, że bez problemu dam radę trzem portowym oprychom. Są ci bezrobotni pacani, jełopy. Dobra, panowie, wypieprzać stąd. Hej, ty tam. Czego chcesz? Powiedz mi, jak to jest mieć matkę kretoszczura, ojca ścierwojada? Co takiego? Zadałem ci pytanie. No. Chłopaki, ten smarkacz wyraźnie chce dostać w papę. Zaraz przerobię cię na paszę dla owiec. Możesz spróbować. Dobra. Dobra. Pięknie. Odłóż broń. Nie jesteś pięknie. Taki głupi. No i co? O, moja głowa. No i co? Proszę. Nie bij nas już. Wypad. Zostawię was w spokoju, ale pod dwoma warunkami. No. Jakimi? Najpierw zapłacicie Heldze za wszystkie szkody, jakie wyrządziliście. Tak jest. A później weźmiecie dupy w troki i więcej się tu nie pokażecie. Tak, dobra. Tak zrobimy, tylko już się odczep. No. No, jeszcze trochę złota dostałem, zajebiście. Niezła robota, chłopcze. Myślałam, że te łajzy będą siedzieć tu całe życie. To drobnostka. Nieczęsto spotyka się dzisiaj pomocnych ludzi. A, żaden problem. Proszę, weź jeszcze te kilka monet. Dziękuję. Za fatygę. Właściwie to przysłał mnie Lorenzo. Staram się dostać do gildii. Do gildii, powiadasz. Szanuję tego starego drania, choć nie do końca mi po drodze z polityką jego organizacji. W każdym razie, pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Wstawię się za tobą u Lorenzo. Okej, okay, miło mi to słyszeć. Pytaj o... Dobra, gdzie mogę znaleźć... A, no właśnie, perły. W sumie czemu na to nie zwróciłem uwagi wcześniej? Gdzie mogę znaleźć perły? Szukaj muszli na piaszczystych plażach dookoła no Jezus. Wyspy. Jeśli będziesz miał szczęście, to znajdziesz w nich zarówno zwykłe, jak i czarne perły. Zapewne handlarze różności oraz rybacy no. też będą mieli kilka pereł na sprzedaż. Tylko, że to jest drogie. Ale miej na uwadze, że to dość drogie rzeczy. Wiem. Myślałem, że jakiś nowy sposób mi przekażesz coś. No ale dobra. Problematyczna trójka. Dobra, chodźmy z wujkiem. Z wujaszkiem pogadać i chyba na tym zakończymy odcinek, nie? Gdzie on tam może siedzieć? Na samej górze jest? Czy gdzie? Tak, chyba tak. Kurde, nie pamiętam, co nam powiedziała Helga. To on jest? Nie, no niemożliwe. Kto to w ogóle jest? Jagle. Odkąd nam pomogłeś, jest naprawdę w porządku. Już... Dobra, no ktoś tam jest. Czy wujek będzie tutaj? Nope.
gdzie będzie wujek? Gdzie on się skitrał? Czekaj. To pewnie oczywiste, tylko już nie pamiętam, co nam powiedziała, że gdzie mamy go szukać. Może na balkonie jest? Nie wierzę w to. Nie, kurwa, jak się nie da otworzyć? No ja jestem ślepy? Czy po prostu wujka nie ma? Może jest na tarasie po prostu, poczekajcie. Nie panikujmy. Nope. Zapiszmy grę, bo jakieś mam złe, cholerne, złe przeczucia, że zaraz coś się wydarzy, coś co mi się nie spodoba. Chyba, że tu nie sprawdzałem jeszcze. Nie, tędy przyszedłem. Czekajcie, a ten budynek tutaj? Znaczy pokój? Chyba, że tu siedzi na tym cholernym... No jest, kurwa, nigdzie go nie mogłem znaleźć. Marvin, dobrze no. Cię widzieć całego i zdrowego. Ciebie mieście. Też. Jak ci się podoba Archolos? Robi wrażenie, może co? Może być. Może być. Podoba mi się to miejsce. Czuję, że daje dużo możliwości. Tak, to prawda. Miasto bogaczy i żebraków. Mędrców i szaleńców. Poważnych i wyśmiewanych. Trochę szczęścia i oleju w głowie, a można osiągnąć tu bardzo wiele. Dobra. Co z Jornem? Udało ci się czegoś dowiedzieć? Miałem pytać o to samo. Niestety nie zebrałem żadnych nowych informacji. Super. Dalej wszystko wskazuje na to, że Jorn jest gdzieś tutaj. Nie damy rady przeszukać całego miasta sami. No wiem. Strasznie będzie chciała go szukać, bo nie jest obywatelem. A łowcy wezmą od nas górę złota, a później i tak nie przyprowadzą tego, kogo trzeba, jednocześnie zamykając kontrakt. Może gdyby udało ci się dołączyć do którejś z nich, to byliby bardziej skłonni do pomocy. Może. Mam jeszcze w mieście kilka kontaktów. Jakiś czas już się z nimi nie widziałem. Spróbuję odświeżyć stare znajomości i może od tej strony uda mi się czegoś dowiedzieć o Jornie. Czemu ktoś miałby porywać mojego brata? Znałeś Jorna dłużej niż ja. Nie miał jakichś wrogów? Nie miał na głowie listu gończego? A może wiesz, miał problemy z alkoholem, jak sam wiesz kto? Nie sądzę. Nie, Jorn nie miał żadnych problemów z alkoholem. A, rozumiem. W takim razie to musiało być coś innego. Nie przypominam sobie, żeby był z kimkolwiek skłócony, ani miał jakiekolwiek problemy z prawem. Może po prostu zwietrzył okazję, by mnie okraść. Zobaczył, że wyszedłem, nie wiedział, że Jorn się u mnie zatrzymuje, a gdy wszedł do środka, było już za późno. A może jest coś jeszcze odnośnie twojego brata, o czym żaden z nas nie wie? Nie pozostaje nam nic innego, jak szukać. Wydaje mi się, że wujaszek coś ukrywa, jakieś problemy, dlatego Jorn został porwany. Może spróbujemy rozwiesić jakieś ogłoszenia o tym, kogo poszukujemy? W ciągu kilku dni miał być kilkudziesięciu ogolonych na łyso żebraków, którzy próbowaliby się pod niego podszywać. To ogromne miasto, pełne biedaków i desperatów. W sumie, ale byłoby śmiesznie. Mówiłeś coś o jakiejś propozycji. A, tak. I jak sam pewnie zauważyłeś, życie w mieście jest dość drogie. I będę potrzebował trochę złota. No, super. Wszyscy potrzebujemy złota. Spokojnie, nie o twoje złoto mi chodzi. Jakiś czas temu pracowałem na winnicy Valerio. Niech Adanos da mu ukojenie. Zatrudnił mnie jego syn, Holdwig. I jak to zazwyczaj bywa, należność wypłacana jest dopiero po podliczeniu zbiorów. Niestety od dłuższego czasu nie otrzymałem żadnej wiadomości z winnicy, a moje oszczędności się kurczą. Jest tam złoto za kilka tygodni mojej pracy, więc wolałbym nie wysyłać po nie byle kogo. No dobrze. Odzyskam twoje złoto. Pewnie, czemu nie? Wspaniale. Winnica Valerio jest na wschód od traktu, który prowadzi z Silbach do miasta. Nie powinieneś mieć problemu z jej odnalezieniem. Ogarniemy to.
I to tyle, tak? Gorączka złota. Czekajcie, Valerio, to jest ta pod siódemką? Tak. To w sumie dobrze, bo byśmy szli najpierw w kierunku tych bursztynowego wybrzeża, bo tam jeszcze nie byliśmy nigdy. Może tam te perły znajdziemy. A potem byśmy mogli podskoczyć pod tą winnicę, no. To jest całkiem niegłupia propozycja do ogarnięcia na przyszłe odcinki. Potrzebujemy pereł, no. Dobra. Co to jest? Dobra, to wyrwać z tego... jeszcze mroczne tajemnice. Że w przyszłym odcinku zaczniemy od mrocznych tajemnic. No, to by było też ciekawe. W sumie jesteśmy już teraz obywatelem. A może jeszcze teraz tam podskoczymy na szybko? Amir, coś widziałaś podejrzanego? Nope. Może zapiszmy. Nie, jak będzie jakaś burda niepotrzebna, no to żebyśmy mogli się wyratować oczywiście. Witam serdecznie. Widziałaś tu może ostatnio faceta z włosami spiętymi w kucyk? No. Wielu odwiedza mój lokal, zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Myślisz, że pamiętam te wszystkie kaprawe gęby? Może jest coś, co mógłbym zrobić, żebyś sobie przypomniała. Wątpię, ale możesz popytać kurtyzan z mojego lokalu. Tylko pamiętaj, że no informacje zwykle nie są darmowe. Jak zwykle, dobra. Co nowego? Coraz częściej widzę u siebie gości z ratusza. Za dnia to służby. Dobra, to już słyszeliśmy. Myślałem, że trochę inaczej nas potraktuje, bo w sumie jesteśmy obywatelem. Masz tylko najlepsze trunki. No ale jednak w dupie to ma. Troszkę szkoda. Myślałem, że coś nam powie. Co sły? Spada! Dobra. Dobra, to śledztwo będziemy kontynuować w przyszłym odcinku. No. Myślałem, że ona coś już rzuci, jakieś światło na to. Albo jakoś lepiej nas potraktuje, ale no niestety nie. Trudno. Zobaczymy, co wyjdzie w przyszłym odcinku. Na dzisiaj to tyle, także trzymajcie się i na razie.